Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w Baldur's Gate 2. Jesteśmy już w obozie, w obozowisku goblinów. Zabiliśmy jednego z przywódców. Żeby ich pokonać, trzeba zabić trzech, więc jeszcze dwóch gdzieś czeka. Teraz tak. Dobra, na razie się tu rozejrzyjmy. Ono siema! Damy sobie luz na razie z czytaniem. Strażniczka najwyższej kapłanki. Ty, nie powinno cię tu być. Odejdź. Nie zrozumieliśmy się. Zabłąkałeś na zakazany teren. Przypuszczasz, że najlepiej będzie stąd zniknąć. Chuj tam z goblinami. Machła se. Dobrze. Żeby to byli jacyś tam ludzie, to może bym się zastanawiał, czy nie powinniśmy tego jakoś zrobić inaczej, ale pff, gobliny. O, jest coś, czekajcie. Otrzymuję tymczasowe punkty wytrzymałości, w sumie... A, to nie, co ja pierdolę. O, leczonko. Klucz do kłódki. Dziennik kapłanki.
Większość stron z tego wiekowego dziennika została pospiesznie wyrwana, być może na rozpałkę. Wówczas zachodzące na siebie kręgi złączą ze sobą księżyce w pełni z gwiazdami, spychając mrok na dno tam, gdzie jego miejsce. Rozpadlina prowadząca do podmroku pozostanie zamknięta. Przyznaję, że konstrukcja nie jest całkowicie odporna na manipulacje z zewnątrz, ale musiałem poświęcić złożoność na rzecz wytrzymałości. Zawsze zastanawiałam się, dlaczego Selun zabrała mnie z dworu cudów, bym służyła jej w tej świątyni jako kapłanka. Być może to jest przyczyna. Chyba wszystko. Szybki ekwipunek. Trochę się nazbierało, może tak. Jakiś ksiąg noszę. Dwa pasożyty. Moment kroku przez mgłę, to ty możesz użyć. Tutaj mam lepsze skakanko. Noszę też takie gówna, nie? Trochę ulotki jakieś. Nie wszystko oczywiście. Ale tak, co mi się wydaje, że może się gdzieś tam przydać na przykład później w fabule, ale później to powywalam. To zresztą nic nie waży raczej. Żeby nie powiedzieć, że waży gówno. W sumie jak zbieram, to mogę też to od razu zapodawać do jakiejś postaci. Zapominam tego robić. Skalna rozpadlina. Not a chance I'll fit in there. No nie wejdę, nie wejdę. To jest wyjście. Kamienny dysk. Tylko o co chodzi? Zachodzące na siebie kręgi z księżycami i gwiazdami, to musi być pieczęć, o której była mowa w dzienniku. Kurde, zostawiłem go akurat. Co zobaczyłeś? Okej. I zapieprzamy to po ten dziennik zaraz. Bo akurat tego jednego nie wziąłem. Żeby było śmieszne. To jest podpowiedź. Pewnie otworzy jakieś przejście.
Tam nie wejdę chyba. Tu chyba. No daj. Zaraz zobaczymy. I znowu oczywiście, zamiast zająć się zadaniem odnalezienia druida i zabicia kurde przywódców, to ten, nie? Tu zagadka. Fajne. Co tam piszą? Wówczas zachodzące na siebie kręgi złączą ze sobą księżyce w pełni z gwiazdami, spychając mrok na dno, tam gdzie jego miejsce. Rozpadlina prowadząca do podmroku pozostanie zamknięta. Złączą ze sobą księżyce w pełni z gwiazdami. No, tak było jak wszedłem, że było ładnie połączone wszystko. A teraz zrobię na odwrót. Złożone są księżyce w pełni z gwiazdami. Spychając mrok na dno, tam gdzie miejsce. Rozpadlina prowadząca do podmroku pozostanie zamknięta. A, wiem. Cicho. Już wujek rozkminił, nie bójcie się. Chyba. Z gwiazdami. Pełnia księżyca to są chyba gwiazdy narysowane. I teraz jeszcze raz. Najprawdopodobniej to ma być całe z niebieskie i to. Bo teraz musimy jeszcze jakąś barierę rozkminić. O! Co, źle? No, łączą się. Co, źle? Kurde, no już myślałem, że wiem. Pełnia księżyca to chyba chodzi o ten dysk, tutaj są gwiazdy, no myślałem, że się będą łączyć, a mrok zostaje po bokach. Na dnie, tam gdzie jego miejsce. Chyba, że...
Chyba, że nie tak. Chyba, że to ma być całe czarne na przykład. Zachodzące na siebie kręgi złączą ze sobą księżyce w pełni z gwiazdami. Spychając mrok na dno. Zachodzące na siebie kręgi złączą ze sobą księżyce w pełni z gwiazdami. No tak. No widocznie nie tak, no. Ale tak, tak to widzę. Jak to inaczej można by zrobić? No chyba, że ma być tak, że... No bo jakieś cztery muszą być czarne w takim razie, tak? Co byś nie chciał zrobić? Czekajcie, tu jeszcze coś było narysowane. Tu się wszystko świeci. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, osiem. Może mają być po brzegach, kurde, tylko. Można jeszcze spróbować chwilę, nie? Ja to później jak rozkminię, to zrobię. To nie jest nasze główne zadanie. No to miałem wrażenie, że to nie z powodu to się świeci, a tutaj są gwiazdy, ale spoko. Po brzegach też nie. Dobra, nie wiem teraz. Coś tu jeszcze moja postać zobaczyła. Postać. Dźwignia. Siema. Ty, można tą dźwignię najpierw trzeba. Dobrze było to, kurwa. Pokaż tę dźwignię. Kurwa, może dobrze było, to ja żebym tej dźwigni nie pociągnął. To jest jedyna dźwignia? Wygląda jakby tutaj też coś było. Czemu akurat tutaj jest tak schowana strasznie? Kurwa, dobrze, może to ustawiłem, to teraz pokićkałem. Dźwignia w dziwnym miejscu, nie? Można zawsze wziąć ją.
Widzimy, to jest tylko dźwignia, to jest świeca. Ale zamknięte, czyli jakby źle, czy coś. Tu już tej dźwigni nie ma w takim razie, tak? Tu też nie ma. Czekajcie, kliknę jeszcze i zaraz spadamy, bo zrobię dłuższy odcinek najwyżej. Za karę, że tutaj tyle czasu spędziliśmy. Zrobię jeszcze raz tak jak było, że się ładnie łączyło, tak? Czekaj. Jakoś tak, że... Stąd też trzeba zabrać ten czarny jeden. Czekaj. Wiedziałem, że mi się to wpierdolą, bo oni tak właśnie robią. No i teraz, tak? Nie, no zamknięte. A mogę coś zrobić z tym? Otwórz wytrychem. Moje szczęście, przybywaj. Idealnie. Albo wchodzimy teraz do tej świątyni po tą pieśń nocy. Okej, spoko. Chyba. Chyba. No tak czy siak, otworzyło się przejście. Dobra, zostawiamy to, bo musimy zajebać tych przywódców i znaleźć tego Halcyona całego. Ale wrócimy tutaj. Nie wiem, czy dobrze to ustawiłem, czy po prostu, kurwa, dźwignię wystarczyło odblokować. Nie wiem, ale no. Bo mogło być tak, że dźwignię odblokować to jest raz, ale musisz to dobrze ustawić, nie? Już się nie dowiemy. Ja ustawiłem to tak, jak sądziłem, że będzie dobrze. Idziemy zajebać przywódców. Już biegnę, biegnę. Już, już. Janka w głowie. Nie ma czasu. Can't give up now. Can't slow down. Tu jest na przykład coś. I tu są jakieś łańcuchy. I wonder who or what those chains are for. Dla kogoś lub dla czegoś. Klatka pusta. Wiem, że trochę ciemno, ale może w sumie właśnie. My faith will guide me. Panie, jakby za nami chodziły jeszcze, nie? Another step forward. Chodźcie za nami światła. Idziemy zabić przywódców. Brak, ale jakiś. Tak czy jak, otworzyliśmy sobie przejście, za który wolał się dziennik, by the way. Można było poprosić ją o pomoc. Ale ja jej nie ufałem.
Przybywał z blisko goblinów, twierdził, że potrafi usuwać pasożyt, jeśli wciąż żyje, może będzie w stanie nam pomóc. No fajnie by było. Przybierze ze snu powiedział nam, że pasożyt najwierniejszy może nas wzmocnić, nie wchłoniemy jego potencjał. Nie. Na razie, znaczy nie w tej historii. Znajdź pierwsi nosy. Rozwiązaliśmy zagadkę w obozowisku goblinów, otwierającą skrytne przejście prowadzące pod ziemię. No. Dobra. Trzeba czasami dziennik przeczytać. Bo to są już, kurde, typy do zajebane, a nie? To chyba tam wpadniemy, zrobimy mały porządek. Ci przywódcy są gdzieś tam dalej, w kolejnych komnatach. Można się spróbować troszeczkę zaczaić. Można ich też ostrzelać z góry na przykład. Ilu ich jest? Dwóch. Zanim tu przyjdą, to będzie po nich. Piętnaście życia też. Zaskoczenie. Moja tura. A co, oni się nie włączają do walki? Oni są dalej ukryci. Taka akcja. A nie, bo chodzi o to, że wróg tylko mnie zobaczył. Dobra, ma sens. Ładnie. No, to ma sens oczywiście. I tak samo tu. Ty, może tam nawet udą radę podejść. Dawaj, podejdź. Na przyczajce, sprawdźmy tą akcję. Ona jest jeszcze poza walką. To ma sens oczywiście, jest zajebiście. Zajebiście. Bardzo ładne. Ja jeszcze raz chciałem poprosić, czy nie można by już zacząć robić Baldur's Gate 4? Ja chcę już więcej. Jeszcze nie zacząłem dobrze, ale... Ja już mogę następną ten... Jakby co. Nie przesadzam. Naprawdę bardzo mi się podoba. Zresztą sami widzicie. Jakie to jest zajebiste. Kurde, jest tego trochę, w sensie, że niby chodzę po jednej mapie i tak, ale czasami mam takie dobra, czekaj, gdzie by tu teraz, co by tu teraz, zresztą sami też widzicie. Dobra, oczywiście odkryjmy sobie to. Boże tortur. Sexiliam. Przykro mi, nie nazywasz się Halsin, to może być problemem. Abdirak. Ty kolonio... Co jest? Te gobliny domagają się krwi, opuszczam to miejsce i tobie sugeruję to samo. No, trzym się. Nie wiem, co ty tu w ogóle robiłeś, gościu. Ja tu przyszedłem ich pokonać. To załatwi kilka spraw naraz. Brak miejsca? Jak tam są poczucie, Liam? No! Błagam. Don't hurt me. Nie krzywdź. Tylko spokojnie, jestem tu, żeby ci pomóc. You are? Toś ty. Muszę się stąd wydostać. I need to get out of here. Był z tobą druid Halsin, gdzie jest teraz? Nie wiem. Zmienił się w niedźwiedzia, ale straciłem go z oczu. Nie wiem, czy jeszcze żyje. Poczekaj, uwolnię cię. Dziękuję ci. Tylko trzymaj tam kciuki, nie? Bo z tym moim rzucaniem kostką to różnie bywa. No. Jeszcze raz.
Użyję inspiracji. No. Kurwa, dajcie mi te kości tu do ręki, to tak rzucę, że będzie działało, nie? Za każdym razem. Nareszcie. Nie, to też nie za mało. Ja pierdolę. Obyś był wart tego, żeby cię fucking uwalniać. On tak patrzy na mnie i mówi, Boże, co za kurwa, po prostu nie dojda. Wszedłeś mnie tu uratować. Ja pierdolę, nie mogę jebanego kurwa wyrzucić jakiegoś sensownego kurwa. Masakra. No, siema. 20 oczek, a ja co chwilę, kurde. The lock clicks. Zamek otwiera się ze szczęknięciem. Dziękuję, ja lepiej już pójdę, zanim nas złapią. Powinienem być w stanie sam dotrzeć do Gaja, muszę się dowiedzieć, że są w niebezpieczeństwie. Ty tam na zewnątrz jeszcze wszystkich nie pozabijałem, więc lepiej, żebyś tu poczekał. Czego chciały od ciebie gobliny? Gaj, na wschodzie, chciały wiedzieć, skąd przyszliśmy. Zabiją wszystkich. Proszę, muszę ich ostrzec. They'll kill everyone. Please, I need to warn them. Chcieliście odszukać pieśń nocy, prawda? Yes. Tak, powinno gdzieś tu być. Powiedziały, że pod świątynią jest ukryte przejście. Miejsce miało być opuszczone, ale kiedy przybyliśmy? Mów dalej, gdzie znajdę pieśń nocy? Brian miał wskazówki, ale gobliny go dorwały. Powiedział, że go pożrą. Goblins got him. They said they eat him. Muszę uciec, muszę się stąd wydostać. Dobra, idź. Ale dostaliśmy jakąś tam inspirację. Nie wiem, gdzie on poszedł. No ważne, że nie drzwiami frontowymi, bo to by było... Znaczy, zapomniałem mu powiedzieć w zasadzie, że nie pozabijałem tam jeszcze wszystkich, ale... No, zajmę się tym później. Czy może nie powinienem zająć się tym teraz? Albo nie. Niech sobie śpiewa Bart, póki... dobrze się bawi. Może oduczy się ściemniać. Czy wy, kurwa, chaty w domu budujecie? Najdroższy Elminsterze. Zmuszony jestem przedstawić sprawę krótko, będąc pod niejakim przymusem z racji gościny udzielanej mi przez zgraje hałaśliwych goblinów. Wolę oczywiście być pod przymusem niż pod cieplutką pierzyną, jako że niebezpieczeństwo i przeciwności losu to woda na młyn mego natchnienia, więc to zaprawdę pomyślne wieści. Jak dobrze wiesz, nie znajdziesz umysłu bardziej błyskotliwego ani mówcy złotoustego ponad twego uniżonego przyjaciela i skrybę, dlatego zabawiając mych niedoszłych wrogów opowieściami o heroicznych czynach goblinów, stałem się niezastąpionym członkiem ich plemienia, jego kronikarzem i bardem. W takiej roli zamierzam zamieszkać wśród nich na trochę, by z bliska przyjrzeć się ich osobliwym zwyczajom i rytuałom. Wszystko to rzecz jasna uwiecznię w swoim następnym opus magnum pod tytułem Mój żywot pośród zwycięskich zastępów, dostępnym u wszystkich szanowanych księgarzy. Wraz z tym listem załączam obiecujący fragment. Zaklinam, byś raczył rozpowiedzieć o nim wszem wobec, by poszukiwacze przygód i ciekawostek na całym wybrzeżu mieczy i nie tylko
zaczęli wyczekiwać mojego ubogacającego i poszerzającego horyzonty przewodnika. Na tym muszę zakończyć. Wzywają mnie, bym wystąpił z balladą mego własnego autorstwa. Adama, owszem, tytułuję ją damą, która przybyła z wezwaniem, jest dość niecierpliwa, nie mówiąc o tym, że uzbrojona po zęby. Prawdę mówiąc, jestem przekonany, że pod swą zbroją skrywa dość głęboko silne uczucia do mnie. Nazywa mnie swoim gołąbkiem i praktycznie nie odstępuje na krok. Być może w mojej książce znajdzie się rozdział o ceremoniach zaślubnych wśród goblinów. Nie cofnę się przed niczym w moim dążeniu do wiedzy. Do naszego następnego spotkania oznajmiaj całemu światu, jak postępują moje drabiazgowe studia i dopilnuj, by wieść o nadchodzącym wydaniu mego arcydzieła znalazła się na ustach wszystkich karczmarzy i najemników od Waterdeep do Beluiru. Volo. To jest jego komnata, widocznie. To jest list, który po prostu mówi: porwałem jego bliny, wezwij pomoc. Wiecie co, chyba pójdziemy i to zrobimy, żeby było szybciej. I zaraz zajmiemy się przywódcami. Z tym, że tutaj jest ich trochę, skurwysynów, ale no cóż. Trochę aż mi się zrobiło go szkoda. Dobra, jesteśmy z powrotem po krótkim cięciu, ponieważ znowu pojawił się błąd z utknięciem w nieistniejącej cutscence przez tą samą postać akurat, Lazel. Co ciekawe, więc musiałem uciąć, ale już jesteśmy. Miejmy nadzieję, że za często się nie będzie powtarzać. Na pewno muszę częściej zapisywać. Problem jest chyba taki, że tam na górze nas zobaczy, typo. Chciałem się na nich zakraść, ale raczej się nie uda. Bo on się raczej tutaj na nas będzie patrzeć. Ale jest jeszcze jedna opcja. Ale chyba jednak tej opcji nie ma. Myślałem, że wejdę wcześniej drabiną. Ale nie ma przejścia. Tak czy siak jeden z głowy. Możecie się już dołączyć. Nie udało się usłuchcia, ale udało się normalnie. Aha, oni są na górze po prostu. Teraz jak tam wejść? Tu jest drabina. No nie udało się ukryć. Dobra, to my oddajemy. Już do ciebie idę. Tego nie lubię. No i ogólnie przypominam, że plan jest taki, żeby wypaść tam na zewnątrz i pozabijać wszystkich. Dobra, oni chyba sobie poradzą. Watch and learn. Let
true. Blood follows me everywhere. Have to keep going. Nie, będziesz się chlucił. Dobra, to ty idź. Tylko złoto. This is my time. No time to waste. Już, już, idziemy na zewnątrz. Chcemy uwolnić naszego kolegę Volo, bo nam się go szkoda zrobiło po tym liście, który przeczytaliśmy. A więc czeka nas spora walka na zewnątrz. Tam impro trwa na dobre. Ale będziemy musieli przerwać imprezę. Kurwa, pełno ich, co? Kurwa, no ale co zrobisz? Masakra, to jest cała armia normalnie. Spróbujemy. Being arrested for assault. Judging by the look on this guard's face, you're getting off lightly. Żadnego aresztowania, a tak. Nie jesteście uznawani. Ło, jako armia. Ło, nie wiem. Będą strzelać, ale może mają mało życia właśnie, po 7. Bo mają mało, to są tylko gobliny tak naprawdę. Ale musimy trafiać. Czy to może, nie wiem, czy pić tą miksturę szybkości, czy nie? Dobra, oszołomiony git. No nie, lecz. Idą. Bo kiedyś to będziemy musieli zrobić. Ładnie.
Ci się tak pięknie ustawieni do spalenia. Ten już prawie. Ładnie. Możesz się odsunąć trochę. Nie! Kurwa. Wykończyć go, bo najmocniejszy. Ładnie. No i chodźcie. Chociaż... Zawsze jednego mniej. Lubię to, jak moja postać ma już czerwone włosy od krwi. Koleżanka, tak? Co tam za czary moglibyśmy jeszcze? To się może przydać. Dobra, widzę, że nie wyprowadzisz już ataku. To szkoda. Skończmy go. Dobra kontra, pięknie. Cudownie. Otoczymy ją zaraz. I może tego? Ach, ależ oni dobrzy są. Fucking gobliny, nic tylko zrobić, tu rozpierdol.
to na blisko. Co mamy tam podejść? Chyba tak. Pięknie. You can take me on. Z buta mówię. Pięknie. Kurde, trzeba się podleczyć. Mało życia trochę. Lekko upojony jest. Już biegnę. Dobra, wola żyje. Właśnie, już kurde. Kurde, leczenia nie mam. Miałem taki większy napój. O właśnie. Już do was biegnę. Ogień. Oj, teraz to, że się skoczył dopiero. Trzeba podejść kawałek. Szkoda, że tego ognia nie wpadło. To nie. Spierdala. O, przywołał coś. Zaraz, zaraz. Aj, aj, aj. Zaraz ten towarzysz powinien zniknąć. Time for some bloody work. Ej, tak nie może być, że nie trafisz.
Dwa punkty życia zostały skurwione. Jednego mniej. W zasadzie wystarczyłoby tego tam załatwić. Ten zniknął. Uch. No, zrobiliśmy sieczkę jak należy. A Volo? Uciekł chyba teraz. Nawet nie wiem, kurwa nie pogadał z nami. Tak, zajebiście to było mu. Dejzel. Pójdź do klatki, siema. Musimy to przecież tylko teraz pograbić. Chwila. Nie warto. Kurznia plus 2. Trzy zwoje ożywienia. Klikam prawym. Nie mogę. Czemu? Tylko gobliny. Dobrze było ich kurde wyciąć. Krasnoludzki wiersz. Aż sobie później przeczytam. Myślałem, że Volo chociaż coś powie. No. Zobaczył, że się bitwa skończyła. Poszedł. Od gościny elfiej, znaczy nie elfiej, tylko gobliniej. I już mu się znudziło. O, deszcz zaczął padać. Tak jak obiecywałem, dłuższy odcinek za to, że tam siedziałem przy tej zagadce chwilę i rozkminiałem. Nie było to jakoś mega długo, trzeba też przyznać, ale zawsze fajnie posiedzieć trochę dłużej przy baldurku. Na razie ograbię tutaj ten rozpierdol, że tak powiem, który zrobiłem. Bo tak naprawdę nasze główne zadanie to jest jednak iść do środka i no załatwić przywódców, odnaleźć Halsina, zejść do podziemi. I dopiero później, jak już będziemy stąd wychodzić, to sobie... O, ten jeszcze żyje. To sobie tutaj dokładnie wszystko. No. Why would I bury a weapon? Is it broken? It's a metaphor. I do not know your metaphor, but if you need help digging, I will find a shovel. No, także w następnym odcinku odpoczniemy po tej rzezi i ruszymy do środka zabić dwóch kolejnych przywódców, tym samym pokonując gobliny, tym samym oczyszczając drogę do wrót Baldura, nie tylko tym diabelstwom, które ewentualnie musiałyby jednak wydostać się z Gaju i tam się udać, ale każdemu.
Ja nie wiem dlaczego w ogóle, jak tutaj weszliśmy, to oni z nami rozmawiali. Pewnie dlatego, że to są gobliny, oni są głupi po prostu. Teraz nam pozwalają przejść, a zaraz nas uwiężą. Tak czy siak już tego nie zrobią, bo mamy zamiar tam wejść i zrobić porządek w następnym odcinku. Dzięki, że wpadliście, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, zajrzyjcie do innych filmów na kanale i do zobaczenia już wkrótce. Na razie. Dzięki za oglądanie. Jeśli lubicie gry kooperacyjne, sprawdźcie mój drugi kanał, na którym ogrywamy wszystkie gry na minimum dwie osoby. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. A jeśli lubicie brać udział w transmisjach na żywo, zapraszam na kanał Krwawy Joe Live i do zobaczenia na streamach.